Empet zbuduje alternatywne źródło ciepła dla mieszkańców miasta. 27 sierpnia odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową ciepłownią Kortowo Bio. Wydarzenie, które odbyło się na terenie ciepłowni Kortowo przy ulicy Słonecznej w Olsztynie, symbolicznie rozpoczęło właśnie tę budowę. Powstający nowy kocioł biomasowy jest elementem strategii przebudowy całego systemu wytwarzania ciepła w Olsztynie. Prezes olsztyńskiego Empecu Konrad Nowak podkreślał, że nie można dalej bazować na systemie, w którym prawie 100% ciepła produkowane jest w oparciu o węgiel. Dzięki temu, że zastępujemy węgiel innym paliwem, w tym wypadku biomasą, liczymy na istotne tutaj oszczędności. Dzisiaj węgiel staje się naprawdę drogim paliwem. Po pierwsze, ciężko go pozyskać, dlatego że jest deficyt węgla w Polsce, a więc dostawcy po prostu sobie wykorzystują tą sytuację i podwyższają jego ceny. Po drugie, zgodnie z unijnymi dyrektywami i walką o ochronę środowiska, koszty towarzyszące spalaniu węgla, koszty środowiskowe są coraz wyższe. Tu mówię przede wszystkim o kosztach zakupu uprawnień do emisji CO2. One w ciągu roku wzrosły praktycznie czterokrotnie, z 6 euro do prawie 20 euro. Jak dodał prezes Empecu, analitycy twierdzą, że te koszty będą rosły. I proszę sobie wyobrazić, że przy każdej spalonej tonie węgla my musimy wyemitować 2 tony dwutlenku węgla, a na te 2 wyemitowane tony kupić uprawnienia po 20 euro za każdy, czyli mamy 170 zł do każdej tony węgla spalonej dodatkowych kosztów na dzisiaj. A co będzie jutro, raczej należy się spodziewać jeszcze wyższych kosztów. A więc każda jednostka ciepła produkowana wcześniej z węgla, dzisiaj, a jutro z biomasy zastąpiona, to jest korzyść dla mieszkańców, konkretna w ich portfelach. Aby Olsztyn jeszcze bardziej uniezależnił się od węgla, na terenie Empecu na Słonecznym Stoku wybudowana zostanie trzecia ciepłownia. Do istniejącej już węglowej dojdzie instalacja, w której energia powstawać będzie ze spalania biomasy z rębków drewna. Dzisiaj mamy możliwość uczestniczenia w rozpoczęciu nowej inwestycji Empecu na Kortowie, budowie kotła biomasowego, gdzie będzie spalanych rocznie 50 tysięcy ton zrębków, gdzie będzie produkowana energia cieplna w wysokości 25 MW, gdzie jednocześnie, tak jak powiedziałem, będzie to bardzo czyste, ekologiczne źródło wytwarzania ciepła. Czy zatem możemy powiedzieć, że Olsztyn ekologią stoi? Zdecydowanie wszystkie te projekty, które pan prezydent, w tym przypadku tutaj przez przedsiębiorstwo Empec, pozyskuje środki unijne, dotacje z zewnątrz, mają charakter proekologiczny. One po prostu dbają nie tylko o tą sferę komunalną, zabezpieczenie ciepła dla mieszkańców, ale również o to, żeby to powietrze było jak najbardziej zdrowe, czyste. Wiąże się to też z ekonomią, bo opłaty za wprowadzanie dwutlenku węgla do powietrza są też kosztem bardzo dużym. Także należy gratulować, należy chwalić. Myślę, że to jest pierwszy etap bardzo dobrej inwestycji. 25 mega to już jest duży wkład w ciepłownictwo Olsztyna. I myślę, że to jest początek realizacji dużego projektu, który zabezpieczy ciepło, ciepło w wymiarze ekologicznym, ciepło też niezbyt drogie dla mieszkańców Olsztyna. Serdecznie gratuluję i życzę dobrej współpracy między samorządami. Przypomnijmy, w grudniu 2017 roku podpisana została umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wykorzystującej biomasę. W maju tego roku uzyskano pozwolenie na budowę. Aktualnie trwa realizacja prac zgodnie z harmonogramem inwestycji. Do końca sierpnia, czyli w tym tygodniu, planujemy wykonać dokumentację techniczną, zakończyć projektowanie. Natomiast co pozwoli wykonać dostawy i montaż wszystkich obiektów tego zadania do końca grudnia tego roku. A w pierwszym kwartale 2019 roku rozpoczną się prace rozruchowe, które chcemy zakończyć w miesiącu kwietniu, tak aby inwestycje przekazać do użytku w maju 2019 roku. Remak SA do tego zadania poprosił firmę projektową Proen z Gliwic, zakupił kocioł z firmie PBS z czeskiego Brna, łącznie z instalacją podawania biomasy.
Olbrzymi kocioł wyprodukowany w Czechach zostanie zamontowany w nowej ciepłowni, która ma powstać na Słonecznym Stoku. Koszt zakupu samego urządzenia to ponad 16,5 miliona złotych. Nowa ciepłownia na biomasę ma pokryć około 25% zapotrzebowania Olsztyna na energię. Część węglowa już po modernizacji dostarczy jej około 45%. Teraz z węgla na Słonecznym Stoku powstaje 65% energii cieplnej. Ten symboliczny wystrzał armaty zainaugurował otwarcie miejskich plant w stolicy regionu. Ich budowa była częścią remontu ulicy Pieniężnego w Olsztynie. Mamy tutaj strefę piknikową, mamy taką strefę odpoczynku. Zrealizowane to zostało dzięki również dotacji środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Warmii i Mazur. No i przy okazji realizowaliśmy drugi projekt, tutaj stykający się z tą inwestycją, czyli przebudowa, modernizacja ulicy Pieniężnego, która w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w ramach ekomobilności ten projekt został zrealizowany. Poza okazją do wypoczynku lub rekreacji, planty dają również szansę pogłębienia wiedzy historycznej. Ustawiony został tam infokiosk oraz tablice, z których można dowiedzieć się o fortyfikacjach średniowiecznego Olsztyna. To jednocześnie propozycja spaceru znaczonego historią grodu nad Łyną. A co o efekcie końcowym projektu sądzą mieszkańcy Olsztyna? Jak obecnie podobają im się olsztyńskie planty? Bardzo nam się podobają, są bardzo ładne. Też uważam, że są bardzo ładne. I czekamy na inne remonty w Olsztynie, na przykład na otwarcie ulicy Partyzantów. Czekamy i na nową trakcję tramwajową, też czekamy. Jak będzie wszystko tak ładnie jak planty, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Bardzo. Zawsze uporządkowany teren pięknie wygląda. Niż taki jakiś zaniedbany czy coś takiego, nie? Także fajnie. Olsztyn się rozwija, ładnie wygląda. Nie będzie tutaj spacerować? Oczywiście, oczywiście, tak jak i w parku jednym i drugim. Bliżej mamy do Kosycińskiego, to już jednak stary park. No ale zawsze trzeba zwiedzać, zmieniać miejsce, nie wciąż w tym samym. Teraz jak pani patrzy na te wszystkie remonty, inwestycje, czy rzeczywiście warto jest przeczekać to wszystko, żeby później był efekt? Oczywiście, żeby było pięknie, najpierw musi być brzydko i niewygodnie. Normalne. Normalne, jak wszędzie, jak w domu, w szkole. Żeby było dobrze, to musi być najpierw trochę źle. No robią wrażenie w porównaniu do tego, co było wcześniej, a co jest teraz, no to jest na plus. No, podoba nam się ta zmiana. Jak pani oceniają olsztyńskie planty teraz? No przepięknie jest. Właśnie tu opowiadam pani, że 55 lat temu chodziłam tu do przedszkola, a potem do szkoły podstawowej. No, bardzo ładnie tu jest teraz. Dobre miejsce na spacerowanie? Tak, tak. Z dziećmi można przyjść, jest plac zabaw. Jest miło. Fajnie, fajnie. No myślę, że będziemy często tu przychodzić. Dopiero przyszliśmy, ale już się synkowi podoba wszystkie rycerskie tutaj wystawy, także rewelacja, naprawdę. Super plac zabaw, świetnie. Na wypoczynek z rodziną jak najbardziej. Słuchaj, powiedz nam, jak ci się to podoba, to miejsce tutaj? Jest super. Olsztyńskie planty to kolejne miejsce, w którym mogą odbywać się miejskie imprezy. No jest dobrze, że jest tak zrobione tutaj, że właśnie jest teren zielony. Tutaj troszeczkę niżej jest na przykład taki kącik, jak to mówię, dla trochę starszych ludzi, że można sobie w cieniu posiedzieć na ławeczkach wśród klombów. Tu jest takie miejsce, które można w przyszłości wykorzystać właśnie do tego podobnych imprez jak dzisiaj, bo są zrobione specjalne schody, ludzie sobie mogą usiąść, można coś tam wystawić, wystawę zrobić, przedstawienie, koncert nawet. Także super jest. Jak zapowiada prezydent, na terenie miejskich plant w przyszłości będzie sporo się działo. Jestem przekonany, że tych wydarzeń tu na plantach, jak i oczywiście takiego miejsca bardzo rekreacyjnego i wypoczynkowego w sensie korzystania przez mieszkańców, no na pewno tego wszystkiego będzie bardzo dużo. Dzisiaj jestem przekonany, że spełniamy marzenia olsztynian. Olsztyn staje się miastem bardzo otwartym, a jednocześnie, tak jak mówię, bardzo przyjaznym, zielonym i czystym, jeśli chodzi o środowisko. A z jakich atrakcji można było skorzystać podczas oficjalnego otwarcia? Atrakcje na ten dzisiejszy popołudnie są bardzo fajne, bo jest drużyna właśnie Juranda ze Szczytna. Właśnie w tej chwili toczy się pokaz.
Ja przygotowałem tutaj specjalne kapsle historyczne, że dzieciaki dorośli, jak będą sobie pstrykały tutaj po tej trasie, to są takie specjalne plansze i dowiedzą się, jak to było kiedyś w Olsztynie, jak wyglądały te budynki, czy niektóre są, niektórych nie ma. Także przy okazji jest taka króciutka lekcja historii połączona z zabawą. Jeszcze będzie pokaz wielkich, ogromnych baniek mydlanych. Miejskie planty powstały przy murach konkatedry między miejskim przedszkolem a Łyną. Składają się z dwóch odrębnych stref. Pierwsza, tak zwana piknikowa, to otwarty teren sprzyjający różnym formom aktywności i wypoczynku. Bliżej mostu Świętego Jakuba znajduje się natomiast druga strefa wyciszenia i relaksu, czyli ogród wirydarzowy. Jest zlokalizowany w oddaleniu od ulicy Pieniężnego, w miejscu dawnego ogrodu katedry Świętego Jakuba.